końcu, po 20 latach siedzenia w Black Mesie, dotarłem do oazy. Pyszny batonik, czekoladowy, mój ulubiony. Jaki pyszny batonik. Ale o cholipka, poczekaj. Pan ma cukier? O cholera, ja przecież mam cukrzycę. Hej, ta scenka była dla was śmieszna? Nie. A wiecie co jest też nieśmieszne? A raczej ktoś? Także dzisiaj pogadamy sobie o człowieku zwanym nieśmiesznym. Opowiem wam, dlaczego raczej nie warto go oglądać oraz dlaczego mam do niego pewne problemy. Tutaj posiedzisz, będziesz pilnować polskiego YouTube'a. A i idealnie wiem, dlaczego tutaj wszyscy żeśmy przyszli. Ale o tym też sobie pogadamy. Dzisiaj zanalizujemy sobie trzy kanały, ponieważ nie no, ma ich kurwa więcej, ale te trzy kanały są najciekawsze. Śmieszny, nieśmieszny oraz zabawny. Także zapraszam na moją małą tyradę, jedyną raczej na tym kanale. Nienawidzę komentarzy. My najpierw zaczniemy od śmiesznego. Chyba jest to największy kanał, jaki on posiada. I tak wiem, filmów o plagiacie, filmach o Minecraft było naprawdę dużo o tym gościu. Ja sobie to szybko przelecę. Zresztą ja sam mam pewne personalne urazy co do pewnej anarchii. Może położę, bo już wypiłem wszystko. Pozwólcie, że chyba będzie mi lepiej, jak będę mówił Damian. Bo jakby co chwilę bym musiał określać, czy jego kanału, to wy i ja byśmy dostali pierdolce. Aktualnie Damian na tym swoim pierwszym kanale tworzy filmy IRL. I nawet do tego bym nie miał problemu, choć uważam, że robienie ciągle materiałów o tym, jak robisz coś za kogoś, mieszkasz u kogoś, robisz jakieś rumuńskie triki, jakby to pokazuje, że chyba jakoś nie jesteś jakoś taki, nie jesteś ciekawy w ogóle, jesteś kurwa nudny. No, ale niestety plagiat tutaj w tych najnowszych materiałach występuje. Już nie mówię o tym filmie Spędziłem 50 godzin za 1 grosz, który zresztą miniaturkowo wygląda podobnie do innego materiału jeszcze z polskiego podwórka, a mina nieśmiesznego wygląda, jakby właśnie zgwałcił 3 osoby, wymordował połowę wioski w Ukrainie i dokonał zbrodni wojennych w Jugosławii. Ale bardziej mnie boli sprawa miniaturek. Mnie smuci bardzo, że ten człowiek, nie wiem kogo ma za tego człowieka od miniaturek, a wydaje mi się, że on sam to robi, musi, nie wiem dlaczego, jest taki skrajnie leniwy i musi używać co chwilę AI, podpieprzyć wszystko za granicy. Takim po prostu smutnym człowiekiem jest nieśmieszny, bo zamiast się postarać, zrobić ciekawą miniaturkę, on po prostu ogląda, za granicą to jest tak, to sobie przerobię w AI i będzie dobrze. Jednak wrócę do Minecrafta, bo nikt tego nie zauważył. Wiecie, wziął sobie miniaturkę na temat jakiegoś serwera i po prostu na swoim jakimś tam innym minecraftowym kanale wziął sobie tą samą miniaturkę. Jesteśmy spoko, ziomeczki, nikt się na pewno nie zorientuje. W sumie nikt się nie zorientował do teraz, kiedy ja o tym pewnie publicznie powiedziałem. Tak więc główny kanał pana Damiana jest jednym z głównych powodów, dlaczego ten pan powinien przestać egzystować w internecie. I tak wiem, Fader Rikuru zrobił na ten temat materiał, ale uważam, że można powiedzieć coś więcej. Uważam, że można trochę bardziej to przeanalizować, choć i tak uważam, że zrobił bardzo dobrą robotę. Może położę ten pistolet. Może zacznijmy od miniaturek i tytułów. Jakby przeanalizujmy sobie kilka miniaturek i pomyślmy, o co tutaj kurwa chodzi? Te miniaturki są często tak zjebane, że ja myślę, że nieśmieszny coś brał po prostu. Koniec Pepsi. Kurwa, ale ambitna miniaturka. Nie wiem, pa, jaka... Co przyszło na myśl nieśmiesznemu, że krew, że Pepsi, kurwa, że koniec? Co to jest w ogóle? Nie wiem, psychozę może oglądał, kurwa. W
film o nazwie KKK. Sam film jest o seksie, ale tytuł KKK jest chyba taki niezręczny. Jakby wydaje mi się, że świadomość społeczna jakby, nie wiem, może nie dotyka się nieśmiesznego pana Damiana? Co myślał nieśmieszny, kiedy wpisywał temat KKK? Bo ludzie pomyślą, że to chodzi o Ku Klux Klan, czyli organizację rasistowską, a tu chodzi o ruchanie i to jest turbo śmieszne. Spierdalaj z tym. Temat seksu w ogóle pojawiający się w tych krótkich materiałach pojawia się średnio w co drugim materiale i to jest na temat jakichś dziwnych, redditowych, nawet nie wiem, czy 4chanowych jakichś sekt. Ale wiecie, nawet miniaturki nie byłyby tematem, na który nagrałbym materiał. Tu chodzi bardziej o samą treść. Pokażę wam na podstawie kilku materiałów, dosyć politycznych, że podejmowanie tak ciężkiego tematu pół minuty jest po pierwsze absurdalne, a wykonanie śmiesznego wręcz żenujące. No i debatuje nad sensem istnienia tego człowieka w internecie. Zacznijmy sobie od końca Ukrainy. Koniec Ukrainy! Czyli chodzi o uciekających Ukraińców z Polski. Ogólnie to postanowili oni zacząć wyjeżdżać z Polski do Niemiec i w Polsce mamy już mniej Ukraińców niż występuje ich w Niemczech. Koniec Ukrainy państwa, bo Ukraińcy wyjeżdżają z Polski do Niemiec. Ty kurwa debilu! Słuchasz co ty pierdolisz? Posłuchajmy może zdania 16-letniego Damiana, który ma problem do Ukraińców. To dla mnie dosyć zabawne, bo przecież bardzo pomagaliśmy Ukraińcom i całej Ukrainie, a nagle po paru miesiącach Ukraina nam się w taki sposób odwdzięcza i całkowicie tego nie rozumie. Bo kurwa, ludzie nie mogą uciekać przed wojną. Ludzie nie mogą się rozwijać, powinni zostać w swoim kraju i powinni tam siedzieć jak w klatce. Ale nie. Niewdzięczni, chuje jebane. Ja życzę Damianowi, że jak będzie wojna w Polsce, to on pierwszy stanie na linii frontu i najprawdopodobniej zostanie rozstrzelany przez Rosjan. Dobra, to jak wam temat Ukraińców jakby jakoś nie sprowokował do napisania jakiegoś ty Mieszko, jesteś taka kurwa głupia, to może temat wojny w Izraelu was zmotywuje do tego napisania tego pełnego, pozytywnego komentarza na mój temat. Dobrze, co powiedział nieśmieszny na ten temat? Wojna w Izraelu, czyli chodzi o wojnę między Palestyną a Izraelem. Ogólnie to 7 października wybucha nowa wojna właśnie między tymi dwoma krajami. Między innymi mogliśmy to od razu zobaczyć u Young Leosi, ponieważ w tamtym czasie akurat się tam znajdowała i poinformowała swoich widzów na Instagramie, że nie może się wydostać, jednak bezpiecznie udało się jej uciec. Nie można się wydostać, ale udało jej się bezpiecznie uciec. Mogliśmy tam usłyszeć różne wybuchy, jak wygląda jej lokalizacja, w której się znajdowała i było tam strasznie cicho. Było słychać wybuchy, lokalizacja, w której się znajdowało i było tam strasznie cicho. Pierwsze, czy ty kurwa podstawówkę skończyłeś, jełopie? Po drugie, dlaczego Young Leosi, jakby, dlaczego temat Young Leosi, jak temat jest wojna w Izraelu, jest jakby nad tymi chyba ważniejszymi informacjami, czyli to pierwszy zaatakował, masakra na koncercie. Nie, temat Young Leosi jest większym problemem niż śmierć 1000 ludzi. O, czy to czas na cytat? Śmierć jednej influencerki to temat na odcinek. Śmierć 1000 ludzi to statystyki na YouTubie. No ale teraz dobra, mamy te okropnie źle sformułowane zdania pokroju Jasiu wszedł na lód i zaczął pękać i wiemy, że nieśmieszny nie potrafi nawet zredagować tego, co w sumie czyta. Cholernie poważne tematy. Co nieśmieszny powie o zagadnieniu o alkotubkach? Koniec alkotubek! Czyli chodzi o nowy alkohol w sklepach. Ogólnie alkotubki są to małe 100 albo 200 ml tubki zawierające likier o mocy 15 albo 28% oraz wódkę. Popierdoli mnie, jakby nagle zmądrzał. Niesamowite, że na tematy delikatnie społeczne nie potrafi wypowiedzieć się w sposób normalny, ale już o alkotubkach to się jako ekspert wypowiada. Ile procencików ma taka alkotubka? Nie pierdolę. Człowieku nie żyje. Jakby, gdzie tutaj jest logika? Dobra, już jesteśmy tutaj. W końcu mówimy dramę z cyborgiem. Tak więc jak myślicie, ile materiałów można nagrać o jednym youtuberze? Jeden? Dwa? Trzy? Cztery? Pięć? Sześć filmów! Ale dobra, nawet nie mówiąc o tych dziwnych materiałach, które chyba wyglądają jakaś marna próba podrywu, co mógł nieśmieszny powiedzieć na ten temat?
Może zacznijmy od miniaturki. Tak teraz wygląda ta miniaturka. Wygląda całkiem normalnie, jest to po prostu podpieprzona postać cyborga z jakiegoś materiału. Ale tak wyglądała jeszcze tydzień temu. Jakaś gorączka, jakby miała się zaraz żygać. Tutaj problem chorób z uszami został przypisany do zwykłej grypy. Te zielone, jakby ja nie rozumiem zielonej twarzy, jakby to miał ktoś, nie wiem, zombie się zmienić z Minecrafta? Dobrze, oburzył się pan nieśmieszny na tą informację, że ludziom się nie podoba materiał. To pan nieśmieszny zrobił drugi materiał. Tym razem pięknie opisał, na czym polega choroba. Jakby czterominutowy film cyborga nie wyjaśnił wszystkiego. No ale to nie wystarczyło, ludzie nadal byli oburzeni. Pojawił się wpis na karcie społeczności. Ja mam parę zarzutów. Nie muszę informować o tym, że przelewam pieniądze na filmy. Jakąś alkotubkę chyba będę musiał kupić. Ponoć ma dużo procent, tak nieśmieszne, bo na trzeźwo się nie da. Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Musi jeszcze poprawić, że nie, ja o tym zazwyczaj nie informuję, bo by ludzie mi wytykali, że robię to, żeby poprawić sobie wizerunek. Absolutnie nie rozumiejąc, że właśnie wykorzystujesz cele charytatywne, by poprawić sobie ten wizerunek. Zresztą nikt jakoś specjalnie nie o to prosił, po prostu każdy chciał, żeby ten film zniknął, a teraz wow, 200 zł pójdzie na cele charytatywne, ale kurwa, Jezus Chrystus z ciebie, może ci jeszcze kielicha dać tego świętego Graala. O, twoja puszka Pepsi, weź, wypij. Racjonalnie, jak już tak wielce kurwa dajesz, to chociaż powiedz, że na leczenie, nie wiem, na badania problemów ze słuchem, na jakiś określony cel, ale nie, na cele charytatywne, odpierdolcie się ode mnie, nigdy wam nie podam dowodu na to, że ja wpłaciłem faktycznie te pieniądze. Wspominam, że mój kanał jest kanałem informacyjnym, co dzieje się w internecie. Ty co chwilę kogoś uśmiercasz, co chwilę gadasz o jakimś seksie, o szkole i ty łaskawie mówisz, że to jest kanał informacyjny? Filmy, które trwają 30 sekund, nie potrafisz na nich złożyć jednego prostego zdania, nie możesz wypowiedzieć się w sposób logiczny na jakikolwiek temat, ty traktujesz jako kanał informacyjny? Ty stary kurwa, to nawet analfabeta potrafi się lepiej wysłowić od ciebie. Ty jesteś kanałem chyba kabarecik dla małych dzieci. No właśnie. Dla dzieci. Filmy, w których po prostu gadasz o seksie, po czym wstawiasz kilka filmów, materiałów później, materiał o jakimś trendzie z TikToka. Jak wszyscy wiemy, większość osób z TikToka to są głównie osoby młodsze, zresztą tak samo jak i na YouTubie. Nie, jakby gdzie tu moralność, proszę pana, gdzie tu moralność? Nieśmieszny bierze sobie tak kreseczkę i myśli, że nagrał kolejny hit, który czasami nie wybije się, ale czasami będzie te $200 z AdSense'a. Ale kurwa zarobek. No właśnie, tak gadam o k***cie teraz, tak gadam o n***kach. Ale wiecie, że Damian ma trzeci kanał o n***kach? Zabawny posiada kanał o n***kach. I to będzie część, gdzie poświęcę trzem kanałom o tej tematyce kilka, pięć minutek poświęcę, bo ja tych kanałów szczerze nienawidzę, ale tak nienawidzę, że jakbym mógł, to bym usunął je. Czy ja będę je wymieniał z nazwy, prócz tego, że są kopią It's CBD Bro, to raczej nie powiem nic, a robię to tylko dlatego, żeby te osoby nie zyskały w jakiś sposób rozgłosu, jednocześnie mówiąc o nich, jakby win-win. Więc w Polsce pojawiły się filmy o tematyce. I tak jak powiedziałem, wszystkie te kanały są po prostu śmieszną parodią It's CBD Bro po roku w Polsce, czyli po roku degradacji. Na sam początek taka prosta myśl, czy chwalenie się w internecie, nawet jeżeli połowa twoich bajek jest fałszywa, jakby chwalenie się w internecie, że spałeś sobie brałeś jakieś tam specjalne jest mądre. Dlatego ja traktuję te kanały jako taką tykającą bombę. Im więcej subów, tym większe prawdopodobieństwo o tym, że policja chętniej zaangażuje się w tego typu sprawy, a ja nie chcę nic mówić, ale pewnego rapera za to, że jak rapował o sprzedawaniu jakichś narkotyków, no złapali, przeszukali mieszkanie, tak dla beki i co się okazało, że ma Największy problem mam taki, że właśnie jest to de facto promowanie używek jakichkolwiek. Ja jako generalnie przeciwnik używek, a tym bardziej tych nielegalnych, jestem zdania, że osoby, które nagrywają o tym materiały, jednoznacznie popierają tego typu palenie, łamanie prawa. Jakby gdzie tutaj jest jakby logika? Kto to obejrzy? Bo jestem przekonany, że większość osób, które obejrzą takie materiały, to są osoby głównie młodsze. Wy nie macie plus 18 na tych materiałach, bo przecież w końcu by algorytm by nie rozpromował takiego filmu. Ale to nie jest tak, że wszystkie badania praktycznie naukowe na temat narkotyków mówią jasno, że albo nie wywołują żadnych efektów, albo są to efekty negatywne. Filmy o narkotykach pozostawmy ludziom, którzy znają się na ten temat, kanału naukowym, a nie debilom z internetu, którzy specjalnie dla swoich 5 minut muszą opowiadać o tym, jak upadli. Bo ja uważam, że to jest po prostu upadek. Branie w
to jest upadek człowieka. Wracając jednak do zabawnego, kradzież goni kolejną kradzież. Te materiały nie tylko są podpieprzone z zagranicy, nie, one są głównie podpieprzone z polskiego podwórka. Mnie najbardziej jednak denerwuje fakt, że tak jak powiedziałem wcześniej, nieśmiesznego oglądają głównie osoby młodsze. I to widać po komentarzach, to widać po tematyce materiałów, że jest to kierowane do osób młodszych. Linkując na karcie społeczności tuż pod postem jaki trend dzisiaj nagrać z TikToka, film nowy fajny materiał, 7 uzależnień od... czy jakichś innych papierosów chyba. Ale tak sobie idąc tym tokiem myślenia nieśmiesznego. Oto przed Państwem moje przewidywania, jak nieśmieszny, jaki następny kanał nieśmieszny założy. Oto mili Państwo mój pomysł. Witajcie ziomeczki, witam w kolejnym odcinku, nowym pierwszym odcinku na kanale Ale Heca. Dzisiaj przetestujemy niemiecki wynalazek polskiej sztuki zbrojeniowej. Otóż to jest Glock 17. Cóż mogę wam mniej Państwo powiedzieć? Ja to zapalę, żeby było widać informacje, jak obsługiwać Glocka. No tutaj mam podstawowe informacje. Nazwa firmy IOK. Tutaj 17, że od 17 roku można korzystać chyba. I Gen 4 to chyba chodzi o Gen Z, bo 17 to ja się urodziłem wtedy. Gen Z chyba tak. Sprawdzicie to później w internecie, ja wam nic nie dam, ale będziecie mieli w internecie wszystko. Austria to chyba nazwa fabryki, gdzie to zostało wyprodukowane. No i tu jest takie trudne działanie matematyczne, że jak je rozwiążemy, to możemy z tej broni korzystać. 9 razy 19, ja pamiętam tą metodę, na paluszkach sprawdzę. Ten, to jest metoda DiCaprio, bo on lubi małe liczby generalnie. Dobra, ja to na spryciarze.pl sprawdzę. No i mi Państwo, jak z tego strzelać? No to wszyscy wiemy, w Counter Strike'u ja walczyłem po stronie terrorystów, to o tak. I wtedy możemy strzelać. Więc i to było wszystko. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, a i komentujcie. Wiecie, to jest bardzo ważne komentować, ponieważ była taka scena w filmie Taksówkarz De Niro. You talking to me? O kurwa! Wszystko na cele charytatywne będzie. Co mógłbym, jakie podsumowanie mógłbym zrobić dla pana Damiana? Uważam, że ten człowiek nie powinien egzystować w internecie. Uważam, że ta osoba jest szkodliwa. W tym roku będzie miał maturę, mam nadzieję, że jej nie obleje. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że jest mi trochę smutno, w jakim kierunku idzie współczesny YouTube i że muszę nagrywać ten film. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza opinia na temat tego człowieka nieśmiesznego oraz tych kanałów miłych panów. Chciałbym podziękować tutaj wszystkim osobom, które mnie wspierają na Discordzie oraz na YouTubie. Na Discordzie ze sprawą Nitro, na YouTubie ze sprawą opcji Wspieraj Mnie. I dziękuję dobroczyńcom, w szczególności dobroczyńcom Premium. I mam prośbę do nich. Dzisiaj nie wypowiem waszych pseudonimów, nie mam naprawdę już siły. Pozwólcie, że zrobię to w następnym materiale, równie dużym. Trzymajcie się. Nie, nic nie zmienię na tym YouTubie, nic nie zmienię. Nic nie zmienię, panie. Ale wiem, kogo nie zmienię. Słodkości tego, kurwa, małego skurwysyna.